Dobra zabawa, dużo pozytywnej energii i muzyki oraz tradycyjnie wysoki poziom uczestników. Tak można podsumować czwarty turniej karaoke w Cieszynie. Po raz pierwszy był to jednak turniej o Puchar Starówki, bo właśnie tam, w podziemiach, mieści się siedziba otwartego klubu. Już w półfinałach była straszna kosa, naprawdę. Jeden z sędziów mi powiedział w przerwie: ta dziewczyna tak ładnie śpiewa, a ja jej musiałem dać jeden. No ale komuś muszą. Niestety trzeba wybrać jakoś zwycięzcę. Także jak zwykle od 6-1 sędziowie to oceniają. Sumujemy punkty. Ten, kto ma ich najwięcej, wygrywa główną nagrodę. Proste. No właśnie, ale poziom jak zawsze wysoki, rozumiem. Dokładnie, proste, tak trochę w cudzysłowie, bo poziom jest niesamowity. Już pierwsze dwie tury to pokazały, chociaż same rundy już były dosyć ciężkie, bo był wybór taki niełatwy dla wokalistów, trzeba było wybrać. Pierwsza runda to było Oldies, czyli utwory do 1980 roku, a druga runda była Hard and Heavy. Trzeba było wybrać coś naprawdę rockowego, no i poradzili sobie. Dla wielu z nich było to, można powiedzieć, po raz pierwszy, bo nie śpiewali utworów rockowych albo nie znali takich starych, bo jest wielu młodych ludzi, prawda? Ale musieli coś wybrać i bardzo fajnie wyszło. Jak to miejsce się sprawdziło jak Starówka, bo tu po raz pierwszy turniej? Dokładnie, no sprawdziło się doskonale, no to już jesteśmy tutaj praktycznie pół roku, bardzo fajnie się sprawdza, bardzo fajna akustyka tu jest w porównaniu do poprzedniego miejsca, co trochę nawet dziwi, jak się wejdzie, nie wygląda to, ale jest naprawdę doskonała akustyka, wystarczyło postawić kolumny, odpowiednio nastawić, super gra, wszystko fajnie słychać w każdym innym miejscu i niezależnie od tego, czy jest dużo, czy mało ludzi, chociaż nie zdarza się, żeby było mało. Będzie kolejna edycja, piąta już chyba by była, tak? Tak, teraz jest czwarta edycja. Czy będzie piąta? No nie wiem, czy mamy już tylu wokalistów. Nie, myślałem o tym dzisiaj tak naprawdę, bo nie mogą brać udział laureaci poprzednich nagród. Dlatego zastanawiałem się nad piątą edycją, no bo iluż tych wokalistów w okolicach Cieszyna może być, prawda? Ale można by zrobić taki pojedynek tytanów, nie? Ci, którzy nie mogli przez ostatnie 4-3 edycje brać udziału, plus laureaci tej edycji, która teraz trwa. Mogłoby to być ciekawe. Byłem jurorem chyba czwarty raz jestem, jeszcze byłem w innych edycjach, więc jakby troszkę jestem z tym oswojony. Poziom jest według mnie bardzo spoko. Ostatecznie decyzją jurorów pierwsze miejsce zajęła Julia Oktawia Kwiek. Emocje są, widzę! Emocje są ogromne, naprawdę nie spodziewałam się tego i wow, nie wiem naprawdę co mam powiedzieć, bo jestem w szoku i bardzo się cieszę niesamowicie, wow, naprawdę. Jakie piosenki śpiewałaś? Pierwszą piosenkę, którą śpiewałam, to była piosenka Bonnie Tyler, It's a Heartache. Druga Queenów, Show Must Go On, The Show Must Go On. A trzecia Whitney Houston, I Have Nothing. Ale powiedz mi, ty śpiewasz na co dzień? Jak to wygląda u ciebie? Kiedyś jak byłam młodsza, dużo, dużo, dużo młodsza, to śpiewałam. Wygrałam tam kiedyś Cieszyńską Ligę Talentów. Uczyłam się ogólnie śpiewać u takiego pana Władka. On już niestety nie żyje teraz, ale pan Władek był naprawdę super. No a potem przestałam niestety. No to teraz może jest... Może jest okazja, bo jak po takiej długiej przerwie tak dobrze ci dzisiaj poszło, słuchaj, to może jest okazja do tego, żeby jednak coś w tym kierunku robić. Co myślisz? No bardzo możliwe. Właśnie ostatnio jak byłam na półfinale, to przyszła do mnie pani jedna właśnie z zapytaniem ze studio, czy nie chciałabym z nimi nawiązać współpracy. Więc naprawdę to było super. Byłam pod wrażeniem i było super, naprawdę. To my ci życzymy wszystkiego dobrego. Jeszcze powiedz, jak klimat tutaj tego miejsca? Klimat tutaj ja dosłownie uwielbiam. Właściwie dzięki niemu przezwyciężyłam swój największy strach, czyli tremę. Bo na początku było naprawdę ciężko. Przychodziłam tutaj, śpiewałam jeden utwór i naprawdę nie byłam zadowolona z tego. Największym moim wrogiem zawsze była trema. A tutaj w miarę pozbyłam się jej, więc za to jestem niesamowicie wdzięczna, naprawdę cieszę się strasznie i w ogóle no nie mogę uwierzyć w to. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.